Ministrze Łukasiewicz, że te trawy, co tu zachodzą, by Pana obecność kontrolować po kilka razy na tydzień, to wyjątkowe gamonie. A można się, Panie Profesorze, do nich przyzwyczaić. Prawda, tyle tylko, ile im zwierzchnia wskaże. Może doprawdy by mnie kontrolowali, iżbym miał za bezwzględną w lwowskim kryminale siedzieć, jak to już bywało. 2 lata prawie trzymali mnie bez dowodu. Nareszcie musieli puścić. I puścili. Dzień dobry. I co dobrego na plebanii słychać? A pochwalony. Czy kataplazmy świeże można nabyć? A gdzie to pan magister Łukasiewicz? Pan magister w laboratorium siedzi. A co to się go złosi przytrafiło? Boleści, że kataplazmy potrzebne? A mnie to nic, proszę pana magistra. Ale ksiądz wielebny wikary sznury do dzwonów przeglądał i tak nieszczęśliwie stanął, że... Bosia przyłoży księdzu wikaremu liście kapusty i zawinie szarpiami świeżymi. Przejdzie, ale nowy niech oszczędza. To wszystko? Wystarczy? Wystarczy, wystarczy. A, z Bogiem. Z Bogiem? Witam. A co to radnia sprowadza w progi naszej skromnej apteki? Może wystarczyło posłać rewencję, a nie samemu fatygować się. No, żebym ja tak od razu wiedział, co mnie sprowadza, to może ja bym był rabinem w Krakowie albo w Warszawie. Tymczasem, panie farmaceuto, ja bym się potrzebował rozeznać w sposobach na odmrożenia. Otóż córka moja, uważa pan farmaceuta, za mąż będzie wychodzona. To wielkie święto dla gminy pewnie. Moje gratulacje. I właśnie taki kłopot, bo sobie dzieciąteczko odmroziło policzki nieznacznie. A jak to tak, ślub z odmrożeniem? Może by co dochodzić na to? Na to się dobrze nada wynalazek pana magistra naszego. Rozgatunkował on olej skalny tak akuratnie, że udało się zdobyć Oleum Petrare Album, identyczny z włoskim, ale tańszy, rzecz jasna. Tańszy? A o ile? O 30%, panie rabinie. Uszanowanie. Uszanowanie, panie Łukasiewicz. Proszę. Do widzenia i powodzenia córce życzę. Uszanowanie, panie Łukasiewicz. Panie magistrze, a czy jest rzeczą wiadomą, dlaczego właściwie Carbo Medicinalis tak skuteczny jest przeciw diarea? Sposób ten przywędrował z Turcyi. Dokładnie nie wiemy, dlaczego tak działa, ale węgiel szkody naszemu wnętrzu nie czyni. W Wiedniu słyszy się, że to sposób wykorzystywany przez Indusów od wieków. W razie powątpiewania może pan profesor zacierać do mego manuskryptu, którym jeszcze w Lwowie sporządzał. A Mirum Dauci tam też opisałem. A Mirum Dauci radził pan magister dać blecharce tej, co to flasza atramentu kupowała. Tak, tak. A Mirum Dauci to sposób pomocy w schoroniach płuc i podobnych. I tak kłopotliwy jak Invis Fluidum. Nie ma konieczności na papier go rozlewać i spalać w domu. Ale nie ma nic bardziej skutecznego na epidemię jak spalenie w domu Invis Fluidum. Co potrzeba, dobra kobieto? Ja bym chciała wodę na włosy i dla męża jeszcze, no, więcej tego, co ostatnio. Dostaliście już tyle, co dla 3 koni. Jak za dużo dacie, to mąż może się już nie obudzić. A za dużo? To ile? A mąż to wiele od was starszy? No, dacie za 30 wiosen? Aż bójcie się Boga, dobra kobieto. Jeśli mu za dużo podacie, to może wam przy robocie ustanie i nic ciężkiego około gospodarstwa nie dźwignie, a gotowiście go na tamten świat wyprawić. A co znowu? To, coście dostali. Rozłożyć na szmatce czystej, rozdzielić na 8 porcji,
a podawać w mleku pod wieczór. 8 porcji. Na pół i raz jeszcze na pół. To ja już pójdę. Bóg zapłać panu magistrowi. Bóg zapłać. Do widzenia. Dzień dobry, pani dziedzice. Dzień dobry. A pan magister Ignacy znów. Zamiast stałą klientelę rozmową zabawić, to stale coś wymyśla. Panie magistrze Ignacy. Pozdrowienia z siar dla pana magistra. Ukłony dla pani dziedziczki. Ani mi się pokazywać nie chcę, bo mu zmarłany cały, a i w sukne tymi naszymi skarbami ziemi. Pan prowizor mi da coś na krosty dla służby, bo nie mogą mi tak goście obsługiwać, tacy oblezieni. Proszę. Po prawdzie godziłoby też się wspomóc w potrzebie najuboższe włościaństwo, bo niedostatecznie pożywieni chodzą. Wspomagamy. Z mężem jak umiemy. Nie tak rozmaicie jak pan magister, ale też o tym myślimy. Pan prowizor, daj jeszcze szokola albo powidełka na wzmocnienie dla dzieci. Już daję. Elektuaria, elektuaria, gdzie one są? A, są! Proszę, powidełka posmakują dzieciom woda na miocie. A czekoladę dopiero będę jutro robił. Zapraszamy. I jeszcze różu na policzki. Tego, co to ostatnio dla szwagierki brałam. Proszę. Do widzenia, panie Ignacy. Do widzenia. Uszanowanie do małżonka. Do widzenia. A szanowni państwo, to tu na co? Lepiej iść samemu spojrzeć, jak pan Ignacy pracuje. No tylko on nie tędy. Bo mi całą podłogę powalacie. Dookoła proszę. Tu i w prawo. No tak, do państwa mówię.